Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, tak jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy, należało obrzezać dziecię. Nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim poczęło się w łonie matki. U początku nowego roku, kiedy obchodzimy uroczystość Bożej Rodzicielki, a także Światowy Dzień Pokoju, pochylmy się nad kartą dzisiejszej Ewangelii. Można w niej dostrzec trzy sceny. Pierwsza to pokłon pasterzy. Bóg przez anioła objawia pasterzom wieść o nowonarodzonym Jezusie, Zbawicielu świata. Pasterze przychodzą, aby oddać pokłon Jezusowi. Zupełnie niezwykłe jest to, że to właśnie do pasterzy jako pierwszych dotarła ta wieść. Z tego powodu, że my często, gdy myślimy o pasterzach, to mamy bardzo sielski obraz. Myślimy o pastuszkach, którzy opiekują się pięknie owieczkami, które są bardzo miłe, niemal jak pluszaki. A tymczasem okazuje się, że w Palestynie I wieku pasterze to była najbardziej pogardzana grupa społeczna. Dlaczego? Z tego właśnie powodu, że o ile wszyscy chłopcy byli objęci obowiązkiem szkolnym w wieku od 5 do 13 lat, uczyli się w szkole przysynagogalnej, w wieku od 5 do 10 uczyli się prawa, pięcioksięgu, co ciekawe w języku hebrajskim, a więc w obcym dla nich języku, bowiem Żydzi czasów Jezusa mówili po aramejsku. A druga część edukacji to wiek od 10 do 12 lub 13 lat, kiedy uczyli się chłopcy tradycji ustnej, czyli interpretacji prawa, interpretacji Tory, i dopiero później zostawali bar micwa, czyli synami przykazania. Od momentu, kiedy przeczytali publicznie fragment Tory w synagodze, obowiązywały ich wszystkie przykazania tam zapisane, z tego powodu, że stawali się dorosłymi mężczyznami. I właśnie pasterze, jako jedyna grupa społeczna, nie była objęta tym, powiedzielibyśmy dzisiaj, obowiązkiem szkolnym. A to z tego powodu, że bardzo często pasterze prowadzili koczowniczy tryb życia. Przemieszczali się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu pastwisk i z tego powodu dzieci pasterzy nie miały możliwości regularnego uczęszczania do szkoły. To właśnie dlatego faryzeusze nazywali ich Amhaaretz, czyli ludy ziemi. A ludy ziemi to poganie, to ludzie nieczyści. Ponieważ pasterze nie znali prawa, często je łamali, nie zachowywali. I dlatego byli pogardzani przez tych, którzy starali się bardzo skrupulatnie przestrzegać wszystkich 613 przykazań prawa. Jeżeli mamy taką świadomość, to zdajemy sobie sprawę, że to zupełnie niezwykłe, że właśnie do najbardziej pogardzanych ludzi Pan Bóg jako pierwszy kieruje wiadomość o narodzeniu Zbawiciela świata. Druga scena, którą przedstawia karta dzisiejszej Ewangelii, to zamyślona, medytująca Maryja. Maryja, mówi ewangelista, rozważała wszystkie te sprawy w swoim sercu. Dzisiaj wraz z Maryją modlimy się o pokój na całym świecie. Obchodzimy Światowy Dzień Pokoju ustanowiony przez papieża Pawła VI. Maryję nazywamy przecież Królową Pokoju. Dlaczego? Jest kilka przyczyn. Po pierwsze, sam Jezus jest królem, a skoro tak, to jego matka jest królową. Po drugie, czytamy w Apokalipsie Świętego Jana Apostoła o tajemniczej niewieście obleczonej w słońce, księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12, i mówi dalej Święty Jan, i porodziła syna, mężczyznę, który paść będzie wszystkie narody rózgą żelazną. To jawne nawiązanie do Maryi. Maryja ma na głowie wieniec gwiazd 12, czyli swoistą koronę. Co więcej, obleczona jest w słońce, a to Jezus jest słońcem sprawiedliwości. W Starym Testamencie, w psalmach czytamy, iż to Bóg jest naszą tarczą i słońcem. Maryja jest więc w takiej poświacie bóstwa. Z tego powodu możemy nazwać ją królową. Co więcej, egzegeza chrześcijańska Psalmu 45 również wskazuje na to, iż daje on podstawy, aby przypisywać Maryi tytuł królowej. To ten psalm jest pieśnią weselną, weselną na godach Mesjasza. Rysuje on przed nami taką scenę, iż Mesjasz, król, oczekuje na przybycie swojej małżonki, aby właśnie rozpocząć gody weselne. Wprowadzają tę królową przed Mesjasza, przed króla, a mówi autor psalmu: stoi królowa po twojej prawicy. Skoro królową, która za chwilę ma zawrzeć ślub z Mesjaszem, wprowadzają dopiero przed niego, to królowa, która stoi obok Mesjasza, musi być jego matką. Z tego też powodu Maryi przysługuje tytuł królowej. Przysługuje także jej tytuł królowej pokoju, bo jest przecież matką Jezusa, a Jezusa Biblia nazywa księciem pokoju. I wreszcie scena trzecia. Mówi nam ewangelista, iż 8 dnia przyszedł moment, aby obrzezać dziecię i nadać mu imię. To również bardzo ważny żydowski zwyczaj, z tego powodu, że obrzezanie jest znakiem przynależności do narodu wybranego. Obrzezanie jest znakiem tego, iż osoba, która go doznaje, wchodzi w przymierze z Bogiem. Dzieje się to w 8 dniu po narodzinach, kiedy jednocześnie nadaje się imię nowonarodzonemu chłopcu. I tutaj, choć ewangelista o tym nie wspomina, warto nawiązać do jeszcze jednego niezwykłego zwyczaju, który do dzisiaj panuje wśród wielu Żydów. Otóż w dniu obrzezania i nadania imienia jest taki zwyczaj, iż ojciec chłopca bierze niemowlę i sadza je sobie na kolana w obecności krewnych, przyjaciół. Ten gest posadzenia noworodka na kolanach jest uznaniem ojcostwa. Pomyślmy sobie, co czuł święty Józef, kiedy sadzał 8-dniowego zaledwie Jezusa na swoich kolanach, uznając w ten sposób swoje ojcostwo nad nim, a jednocześnie wiedząc, że nie on jest fizycznym ojcem Jezusa. Zakończmy to nasze rozważanie pewną współczesną irlandzką legendą. Maryja opowiada Józefowi swój sen. Wiesz, Józefie, mówi, miałam sen. Chodziło o urodziny naszego syna. Wszyscy przygotowywali się do nich bardzo skrupulatnie przez 4 tygodnie. Kupowali tysiące prezentów, zawieszali piękne ozdoby na zielonych drzewkach. Wszyscy obdarowywali się nawzajem, kładli te prezenty pod zielonymi drzewami. Było pełno światła, ale wiesz, nic nie podarowali naszemu synowi. Nawet nie wspomnieli jego imienia. Czy nie wydaje ci się dziwne obchodzić czyjeś urodziny i nawet o nim nie pomyśleć? Wszyscy byli bardzo szczęśliwi, a mnie chciało się płakać. Całe szczęście, że to był tylko sen. I całe szczęście, że to tylko legenda, bo wciąż trwamy w okresie Bożego Narodzenia i wciąż możemy pomyśleć o tym, co ofiarować nowonarodzonemu Zbawicielowi świata.